Cześć wszystkim, z tej strony Pilar z ekipy Giernizon.pl. Tak jak obiecywałem, pokażę wam dzisiaj usługę OnLive. Ona mnie strasznie zauroczyła i zszokowała, bo uważałem, że po prostu wszelkie informacje, jakie do tej pory zostały ujawnione o OnLive, były czymś dla mnie takim przyszłościowym, taką właśnie pieśnią przyszłości, czymś, co absolutnie nie może się spełnić teraz przez jakiś niski postęp technologiczny, czy jeżeli chodzi o Europę, przez to, że chyba serwery są w USA. Ale pewnego czwartkowego wieczoru, wyjątkowo nudnego, postanowiłem jeszcze raz poczytać sobie OnLive, tym razem na laptopie, na którym ledwo można cokolwiek uruchomić. No i tak zainteresowało mnie to czytanie, że postanowiłem od tak spróbować ściągnąć sobie program i zobaczyć, co z tego będzie. I powiem wam szczerze, że naprawdę od dawna nic nie zainteresowało i nie zszokowało mnie, tak jak mówiłem, tak jak OnLive, bo granie na laptopie z 1,5 GB RAMu w Batmana Arkham City czy Metro 2033 to było coś naprawdę niesamowitego. Wiem, że ten RAM nie ma tutaj nic do rzeczy, tylko internet, ale jeżeli zestawi się właśnie parametry komputera z tym, w jakie gry grałem w tamtym momencie, to naprawdę robi to wrażenie. W tym momencie uruchomiliśmy Triala Delta 3. Właśnie wybrałem dwie gry, drugą zobaczycie później, które mam nadzieję w odpowiedni sposób będą ukazywać specyfikę OnLive i właśnie tego laga, o którego tak bardzo się obawiano, czyli właśnie na początek mamy ścigałkę. Trzeba powiedzieć, że ścigałkę wyjątkowo dobrą, jeżeli chodzi o PC-towe, bo ich brakuje w ostatnich czasach. Materiał z niej możecie zobaczyć na naszym kanale, on został wrzucony bardzo dawno temu, chyba jeszcze był robiony na starym mikrofonie. Przede wszystkim nie spodziewajcie się po mnie jakiegoś mega skilla. Na tamtym wideo można było obejrzeć jakieś wyczyny, ale tutaj na pewno nie, tutaj gram ja po raz pierwszy w Derta i po raz pierwszy w ścigałkę od chyba Colina 2, z tego co pamiętam. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest OnLive, to polega to głównie na tym, że tak naprawdę nie gramy bezpośrednio, granie jest uruchamiane z naszego komputera, tylko jest to robione gdzieś kilka tysięcy kilometrów dalej. Mogę być niedoinformowany i możliwe, że uruchomiono jakieś serwery w Europie, ale przypuszczam, że nie. No i właśnie polega to na tym, że kiedy my naciskamy przycisk, który odpowiada za to, żeby nasz bohater, czy w tym przypadku jakiś Ford Focus, ruszył się do przodu, leci sygnał, tak jak w układzie nerwowym do mózgu, tak tutaj leci do serwerów właśnie prawdopodobnie w USA i mówi mu, że ruszamy się do przodu i w tym czasie dostajemy w drugą stronę tak jakby odpowiedź w postaci tego, że to co widzimy na ekranie rusza się do przodu. Nie jest to takie skomplikowane i takie długie, jak można by pomyśleć. W końcu ten sygnał musi przemierzyć naprawdę kawał drogi, ale wygląda na to, że w dobie super szybkiego internetu i bardzo nowoczesnych satelit, innych tego typu rzeczy, nie sprawia to jakiegoś wielkiego kłopotu. Jak widzicie, radzę sobie całkiem dobrze, mimo tego, że mam chyba jakieś wspomagane hamowanie. No i jeździ się wyjątkowo prosto. Jeżeli chodzi o tego laga, to wcale nie jest tak tragicznie, jak można by pomyśleć, to znaczy widać znaczną różnicę między naciśnięciem przycisku a poruszeniem się pojazdu, ale biorąc pod uwagę, jaką ogromną rewolucją mimo wszystko jest OnLive, to myślę, że można wybaczyć tą drobną wadę i po prostu w oczekiwaniu na rozwijanie się tej usługi dalej w jakimś tam stopniu trenować swoje umiejętności.
On live do tej pory zrobiło się dosyć głośno, bowiem uruchomiono go na iPadach i iPhone'ach. To jest dopiero jazda, naprawdę. Jak to wszystko czytałem, jeszcze nie próbując gry na OnLive, to się łapałem za głowę, że o co chodzi, coś to musi być nie tak, przecież to nie jest możliwe. Ale wygląda na to, że jest jak najbardziej możliwe. Na internecie można przeczytać masę nawet polskich komentarzy, które mówią o tym, że udało im się obcować z OnLive poprzez iPhony, iPady, po prostu platformę od Apple. I to jest naprawdę niesamowite. Ja chylę czoło przed twórcami OnLive'a za to, co udało im się stworzyć. Czasem skończyliśmy już grę w Dirta 3, możecie zobaczyć tym razem arenę. Bardzo taką futurystyczną opcję. Mnie się osobiście to bardzo podoba. Mam nadzieję, że nie naruszam w tym momencie jakichś praw prywatności. Po prostu mamy wyświetlony ekran, na którym możemy podejrzeć sobie innych graczy, jak grają, i dołączyć się do gry z nimi w ciągu kilku sekund. Teraz odpaliłem Homefronta, tak jak mówiłem, jest to druga gra, która ma zweryfikować to opóźnienie, które występuje przy korzystaniu z OnLive. Myślę, że wybrałem dobrą grę, jest to w miarę dynamiczny first person shooter. Ja do tej pory w niego nie grałem, a odpalę multiplayera, więc proszę się nie spodziewać jakiegoś wymiatania z mojej strony, ale myślę, że nie uświadczycie jakiegoś wyjątkowego lamienia. Jeżeli ktoś nie pamięta, Homefront to gra, która miała wyróżniać się spośród wielu FPS-ów dorosłą fabułą i takim nieco innym ukazaniem rozgrywki, takim właśnie dojrzałym, brutalnym. Stało się jednak inaczej. Wyszło na to, że Homefront jest jednym z wielu typowych, stawiających na taką przerysowaną, wręcz efektowność grą. I właśnie nieco zawiódł on graczy, którzy liczyli na to, że rzeczywiście doświadczymy czegoś innego grając w tą grę. Mnie na przykład zawiódł. To znaczy, ja gram w niego pierwszy raz, ale z tego co słyszałem, to właśnie jest cienki. Widzieliście przed chwilą, jak wygląda lista serwerów. Nie jestem pewien, czy ona jest jakoś ograniczona przez jakieś czynniki, czy nie, ale graczy na pewno nie ma zbyt wielu. Póki co ten lag występuje w każdej grze, która jest serwowana przez OnLive. Jest ich kilkadziesiąt, z tego co wiem. I po prostu trzeba się do niego przyzwyczaić. On nie jest jakiś tragiczny, nie przeszkadza on w reagowaniu na różne czynniki. Po prostu delikatnie spowolnia naszą reakcję. Widzieliście, że nie przeszkadzało mi to, żeby sfragować jakiegoś kolesia. Tak jak mówiłem, jest to moja pierwsza zabawa z Homefrontem, także zupełnie nie znam map, poruszam się po nich po raz pierwszy i moje ewentualne sukcesy są spowodowane przez to, że kiedyś tam zagrywałem się w Call of Duty, kiedy jeszcze nie było taką rozpędzoną, skomercjalizowaną maszyną sterowaną przez Activision, nastawioną tylko i wyłącznie na zarabianie pieniędzy, bowiem takie jest moje zdanie. No jak widzieliście, udało mi się umrzeć. Teraz wskoczyliśmy do czegoś w rodzaju Hammera. Z tego co widać po planszy, porozkładane są różne pojazdy. Nie wiem, czy możliwość poruszania się nimi zależy od tego, czy sobie je odblokujemy, czy nie. Prawdopodobnie tak. Możliwe, że po części też od mapy. Tutaj nieudana próba przejechania jakiegoś jegomościa. Później okazało się, że to chyba mój. No i nastawiłem się na ogień ze strony przeciwników. No, takim ostatnim tchem kogoś tam jeszcze zdążyłem sprzątnąć.
Ze wszystkich gier, jakie do tej pory testowałem, czyli tak jak mówiłem, Homefront, Dirt 3, Batman, Metro, Orcs Must Die, chyba coś tam jeszcze. Najprzyjemniej grało mi się w Batmana, trochę tak paradoksalnie, bowiem tam miałem największe problemy z internetem, grałem na laptopie, byłem oddalony od modemu i po prostu czasami psuła mi się jakość. Właśnie to jest efektem osłabienia tak jakby mocy sieci. Po prostu zaczyna się rozmazywać ekran, tak jakby rozpikselowywać, nie wiem jak to nazwać. Ale grało mi się w niego najprzyjemniej i mimo tego, że jak wiadomo, obracanie kamerą na laptopie na głaskadełku jest ciężkie, tak w walce nie widziałem absolutnie żadnego problemu, żadnego spowolnienia spowodowanego przez tego laga. Najsłabiej grało mi się chyba w Metro, ale dlatego, że grałem w Metro na głaskadełku, a to taki dosyć dynamiczny FPS, więc no musicie mnie zrozumieć. Zastanawiałem się nad tym, czy aby nie zająć się online'em na serio. Poczekam tylko, jak będę miał nowy internet, który spowoduje, że no na pewno już nie będę miał więcej problemów. I zastanowię się nad tym. Akurat ostatnio zostałem wyposażony w nowy komputer, także z odpalaniem nowych gier nie mam problemów. Ale bardziej tak, jeżeli miałbym próbować zabawy z online, to bardziej dla laptopa i ogółem takiego doświadczenia, bo niewątpliwie jest to bardzo ciekawe. Tak więc, jeżeli do tej pory myśleliście tak samo jak ja, czyli że jest to coś, co dopiero uruchomi się gdzieś tam w przyszłości i działać poważnie będzie właśnie za kilka lat, to grubo się mylicie. Online'a możecie wypróbować już teraz. Jest wiele darmowych gier, znaczy pfu, wiele gier, które możemy wypróbować za darmo. I co ciekawe, nie jest to jakiś ograniczony demos, tylko po prostu zwykła gra, ale możemy ją testować przez, dajmy na to, 30 minut. I możemy próbować w sumie wszystko, tak jak widzicie, ja gram tutaj na multiplayerze. Mogę się mylić, ale z tego co zdążyłem zauważyć, tak jest. Zbliżamy się już do końca materiału. Myślę, że zainteresowałem Was tą usługą i podzielicie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Mówił dzisiaj dla Was Pilar z ekipy Giernizant.pl. Na razie.